wszystkich. Kolejna wigilijna odsłona. Niedziela, 24 grudnia. Robię sobie takie pole. Jak w sumie praktycznie co roku przychodzę tutaj w tej okolice. No, miałem już parę sygnałów. Trochę biało, to nie nagrywałem, ale jak do tej pory wyskoczyło mi tak. To kółko. Tutaj kawałek łuski, dupko od łuski, czyli coś takiego, no i taki skorodowany pocisk. Tak to sobie wygląda na razie, jak na początek, cztery rzeczy, ale myślę, że warto będzie chodzić, także coś będzie na pewno. I jak co roku oczywiście podsumowanie wigilijne, także więc miejmy nadzieję, że coś będzie. Dobrze, do następnego. No i teraz mamy takie pole, bo tam już nie było nic. Tutaj z kolei są pola zasiane, także nie chodzimy. No tutaj mamy zaorane, ciężko się chodzi bardzo, ale tu miałem sygnał i wyskoczyło mi takie kółko. Takie kółeczko. No, te wykopki wigilijne myślałem, że będą trochę lepsze, ale jakie są, takie są, ale warto chodzić, warto szukać. Także więc, cóż, jak coś jeszcze będzie, to się odezwę, także do następnego. I mamy kolejny sygnał i wyskoczyła taka kolejna dupka, jakby od łuski, coś takiego. Trochę ją podczyściłem, także taka jest, a niech będzie. Najważniejsze, że cokolwiek jest. Tak, moi drodzy, rok mija szybko, święta już jutro, dziś Wigilia, no ale no, nie wypadałoby nie pójść na ten wigilijny dzień, także więc także wyszedłem. Dobra, jak coś jeszcze będzie, to się odezwę, także do następnego. No i kolejny sygnalik, teraz taka zębateczka, coś takiego jak to, nie wiem od czego w sumie, bo nie wiem, ale jest. Mówię, no tak się chodzi, chodzi, słoneczko powoli, powoli już zaczyna nam zachodzić, także trzeba się będzie zbierać. Jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać, jak nie, to zapraszam na jak coroczne wigilijne podsumowanie. Także do następnego, ewentualnie do podsumowania. No i tutaj kolejny sygnał, zakopałem dziurę właśnie i wyskoczył taki element, prawdopodobnie od janczarka. Także no jeszcze coś było, jak widać, to chyba było to raczej od janczarka, od tego dzwoneczka. Takie rzeczy jak te dzwoneczki to znajdowałem nieraz, także to nic nowego jak dla mnie. No ale jest, to najważniejsze. Także no cóż, jak coś jeszcze będzie, to się odezwę, jak nie, spotykamy się przy podsumowaniu wigilijnym z barszczykiem oczywiście, jak co roku. Także na razie, do następnego, ewentualnie do podsumowania. No i tu jeszcze jeden sygnał. Wyskoczył taki element, nie wiem czy od ozdoby, czy od czego, to nie mam pojęcia. No ale jest. Ale jest. Tak zbieramy się już z tego pola. Zbieramy się właśnie w kierunku ambony, na której to zrobię podsumowanie. I oczywiście złożę życzenia świąteczne. Także cóż. Dobra. Jakby coś, ja to już będę schodził, jakby coś jeszcze było, to się odezwę, jak nie, to do podsumowania, także na razie. No moi drodzy, czas na nasze wigilijne, jak co roku, podsumowanie, jak widać barszczyk jest. Chciałbym się tak podzielić, tak symbolicznie z wami, tym barszczykiem. No i cóż, na początek wyskoczył ten kawałek od łuski, później to kółko, takie też biorę, potem ten skordowany nabój, pocisk właściwie, pocisk, co ja z tym nabojem mam dzisiaj. Później dupko od łuski, a tutaj już później to tak, to kółeczko, kolejna dupka, taka malutka, malutki kawałek łuski, element od janczarka najprawdopodobniej. No i tak, i
kawałek zębatki, taki, no raczej cała taka zębateczka. Dobrze było. I też na koniec coś takiego. Taki jakby element ozdoby. No cóż, moi drodzy, na te święta chciałbym Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia, szczęścia, radości, pogody, ducha, pokoju. No i czego Wy sobie też życzycie. Jeżeli ktoś się jutro wybiera, to na wykopki, to też pełnych dołków, czego i też sobie życzę. No cóż, ogólnie to wszystkiego najlepszego. Zdrowych, radosnych, pogodnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Także trzymajcie się i pozdrawiam Was świątecznie i gorąco. Cześć!